Witamy w kolejnym odcinku programu Enigma, w którym przybliżamy najciekawsze tajemnice, odkrycia i problemy świata współczesnej nauki. Razem z ekspertami porozmawiamy o tajemnicach rosyjskiego Muzeum Czołgów w Kubince. Tak naprawdę był to ośrodek naukowo-badawczy techniki pancernej. Wszystkie eksponaty, które widzimy dzisiaj, służyły za pomoc dydaktyczną dla inżynierów czy dla kadry wojskowej, która miała się szkolić w dziedzinie projektowania czy użytkowania broni pancernej. Z czasem stwierdzono, że skoro skończyła się zimna wojna, skoro nastąpiły tak duże zmiany na świecie, w Europie, należy tę kolekcję udostępniać i tak też się stało. Zbiory muzeum w Kubince składają się z dwóch podstawowych części. Pierwsza to pojazdy wyprodukowane w Związku Radzieckim. Druga to pojazdy zdobyczne, trofejne lub pozyskane od armii sojuszniczych, na przykład w ramach pożyczki Lend-Lease. Niemiecka broń pancerna to oczywiście jeden z ciekawszych fragmentów ekspozycji Muzeum Broni Pancernej w Kubince. Możemy tam zobaczyć m.in. czołg Panther, czołgi Tygrys. To jest rzeczywiście całkowicie, można powiedzieć, przekrój niemieckiej broni pancernej. Zobaczmy, jak wykonany jest kadłub Pantery. Jest on precyzyjnie wycinany, frezowany. W czołgach T-34 produkowanych naprawdę bardzo masowo i bardzo szybko, kadłub był wykonany z jednego typu płyty walcowanej o grubości 45 mm, spawanej, wkładano do środka silnik, skrzynię biegów, cały układ przeniesienia i czołg mógł wyjechać na front. Wszyscy Polacy znają go z serialu Cztery Pancerni i Pies. Czołg z bliska wygląda na dosyć taką nieporadną konstrukcję. Dużo części było krzywo spasowanych, wieża jest odlewana o takiej nierównej fakturze. Na pewno czołgi produkowane w Niemczech były robione bardzo precyzyjnie i dokładnie. Były niezwykle zaawansowanymi technicznie konstrukcjami, w których każdy detal był dopracowywany. Natomiast wojny nie wygrywa się aż taką doskonałością w produkcji, ale przede wszystkim ilością. I dlatego nie Pantery i nie Tygrysy były zwycięzcami II wojny światowej, ale amerykańskie Shermany i rosyjskie T-34, które zalały niemiecką Panzerwaffe. Jednym z największych eksponatów niemieckiej broni pancernej jest czołg typu Maus, myszka, zaprojektowany przez znanego konstruktora Ferdynanda Porsche. Ten sam profesor Porsche w czasie wojny udał się na linię frontu, aby zobaczyć najnowszą konstrukcję radziecką, czyli to czołg T-34. Rozwój techniki pancernej w okresie dwudziestolecia międzywojennego i doświadczenia bojowe wykazywały, że należy rzeczywiście prowadzić pracę nad rozwojem pancerza i zwiększenia konstrukcji. Natomiast to, co zaproponowali Niemcy w Mausie, jedynym zachowanym egzemplarzu tego pojazdu, który znajduje się w Muzeum Broni Pancernej i Uzbrojenia w Kubince, no, przerastało trochę wszystkich. Oczywiście nie był to największy pojazd pancerny, jaki próbowano wybudować i nie tylko Niemcy prowadzili badania nad tymi pojazdami w ogóle, w Europie i na świecie. Należy wspomnieć francuskie czołgi, należy wspomnieć czołg T-28 amerykański, produkcje japońskie i niemieckie koncepcje różnego typu dział o masie od 1000 ton do 1500 ton. Już w okresie II wojny światowej te doświadczenia, które pokazały, jak dużą rolę odgrywa broń pancerna, ale także jak, w jaki sposób należy ją niszczyć, ukazał, że po pierwsze jest to konstrukcja za ciężka. Żeby taki pojazd mógł normalnie jeździć, on musi mieć ogromne zaopatrzenie, on musi mieć paliwo, on musi mieć warsztat, system naprawczy. My znamy dobrze MI6, natomiast w brytyjskim wywiadzie była taka komórka MI10. Ona zajmowała się właśnie poszukiwaniami nowych technologii w czasie II wojny światowej i śledzeniem tego, co się dzieje u Niemców, między innymi. I okazuje się, że Maus był produkowany w tak dużej tajemnicy, zresztą Maus, czyli myszka po prostu, no, w pewnym sensie mylił wszystkich. Okazało się, że kiedy Niemcy opuścili poligon w Meppen, gdzie znajdowały się te pojazdy, resztki powiedzmy wanny i wieże, okazało się, że kiedy Anglicy tam weszli, było to dla nich kompletne zaskoczenie, że coś takiego zostało wyprodukowane. Obecnie zachowany Maus w Kubince to jest zbudowany z dwóch zniszczonych egzemplarzy tego czołgu pojazd. No oczywiście o ogromnej masie, 188 ton.
Historia muzeum w Kubince posiada też polskie wątki. Wiemy na pewno, że po 17 września 1939 roku, kiedy wojska sowieckie wkroczyły do Polski, do ośrodka badawczego, jakim w tym czasie była Kubinka, trafiły między innymi trzy czołgi 7TP, Renault R-35 i nasz TKS. Wiemy na pewno, że ten TKS no, jest polskiej proweniencji, nie ma tutaj żadnych wątpliwości. Mamy jego numer, tabliczkę znamionową z Państwowych Zakładów Inżynierii. Polska konstrukcja 7TP, która była tam testowana również, była dosyć interesującym obiektem dla Rosjan, dlatego że był to drugi, jeśli chodzi o konstrukcję, czołg wyposażony w silnik wysokoprężny. Coś, co tak naprawdę raczkowało w tym czasie i coś, co Rosjanie dopiero praktycznie zaczynali testować i stosować. W związku z powyższym była to dla nich o tyle istotna sprawa, że można było bez potrzeby i bez konieczności przeprowadzania własnych długotrwałych badań zbadać to, co udało się zdobyć. Taki sam los spotkał Renault R-35 i taki sam los spotkał oczywiście TKS-a. Jest to najlepiej zachowany polski czołg rozpoznawczy sprzed 1939 roku. Właściwie można powiedzieć, że jedyny tak kompletny pojazd i tak oryginalny zachowany do tej pory. W zbiorach Muzeum Wojska Polskiego znajduje się sprowadzony ze Szwecji czołg TKS jako dar Ministerstwa Obrony Narodowej Królestwa Szwecji dla Polski, całkowicie odrestaurowany i odbudowany na oryginalnym silniku. Ale niestety, mimo długoletniego poszukiwania części, tak naprawdę od zakończenia wojny, zbiory muzeum powiększały się o elementy z tego czołgu, mimo to wielu elementów nie udało nam się zdobyć oryginalnych. Część tego czołgu jest niestety kopią. Natomiast czołg sowiecki, po pierwsze, może polski, ale znajdujący się w kolekcji Muzeum Broni Pancernej w Kubince, jeśli chodzi o pancerz i układ kołowo-gąsienicowy, jest całkowicie kompletny i oryginalny. Silnik również jest kompletny, tam brakuje drobnych elementów tak naprawdę tylko. I jest jeszcze jedna rzecz, która nie zachowała się w żadnym egzemplarzu, to znaczy deska rozdzielcza. Pojazdy prototypowe, które na przykład nie wyszły do produkcji seryjnej, przeszły cykl badań, ale nie zostały zakwalifikowane do tej produkcji. Pośród takich pojazdów jednym z najciekawszych jest czołg zwany czołgiem UFO. Prawidłowa nazwa jest to obiekt 279. Pojazd skonstruowany w latach 50. Widzimy bardzo oryginalną konstrukcję. Przede wszystkim kadłub w kształcie spłaszczonej elipsy i bardzo oryginalny układ jezdny z regulowanym prześwitem. Czołg porusza się na czterech gąsienicach. Kadłub czołgu umożliwiał rykoszetowanie pocisków. Istnieje taka alternatywna teoria, że czołg miał być użyty w trakcie działań z użyciem broni jądrowej i ten kadłub miał umożliwić przetrwanie podmuchu spowodowanego wybuchem ładunku jądrowego. Oryginalny układ trakcyjny składający się z czterech gąsienic umożliwiał łatwe pokonywanie przeszkód terenowych. Z ciekawszych obiektów zachowanych w Muzeum Broni Pancernej w Kubince jest działo Karl Gerät kalibru 600 mm. Podobnie jak działo kolejowe Dora, te konstrukcje użyto pierwszy raz w ostrzale Sewastopola. W związku z powyższym wykazywały one oczywiście duże zalety. Jako działa olbrzymiego kalibru i umożliwiające niszczenie schronów różnego typu. Wszystkie 7 dział tego typu, które Niemcy wybudowali, 6 otrzymało, zresztą co ciekawe, imiona skandynawskich bogów. One były stawiane na specjalnym cokole. W Warszawie taki cokół się zachował i można powiedzieć, że poza Sewastopolem Działa te mają historię polską. Były używane w czasie Powstania Warszawskiego do ostrzeliwania Warszawy. I niestety wystrzelono dosyć dużą ilość pocisków. Jeden taki strzał został uwieczniony przez fotografa, kiedy zniszczono budynek Prudentiala w Warszawie. Nie wszystkie te pociski wybuchały. I przykładem tego jest, dowodem na to jest to, że obecnie przy budowie metra dosłownie kilka tygodni temu odkryto kolejny pocisk wystrzelony z tego działa. Kolejnym takim bardzo ciekawym pojazdem w zbiorach muzeum jest rakietowy niszczyciel czołgów IT-1. Pojazd o bardzo oryginalnej konstrukcji, niskiej sylwetce, wyposażony nie w uzbrojenie artyleryjskie, tylko w rakiety kierowane.
Czołg został wprowadzony na uzbrojenie w bardzo małej serii w latach 60. Ten okres charakteryzował się bardzo dużym naciskiem na rozwój broni rakietowej. Czołg IT-1 był wyposażony w kierowane pociski rakietowe. One znajdowały się we wnętrzu wieży i były wysuwane na zewnątrz na takim wysięgniku. Pocisk po opuszczeniu wyrzutni był dalej kierowany przez operatora, który znajdował się w środku wieży. W tamtych latach była to bardzo nowatorska technika. Jak się okazało, za wcześnie wprowadzona, to uzbrojenie miało wady, które nie pozwoliły na zastąpienie klasycznej broni czołgów, jaką są armaty. Dopiero później ta broń rozwinęła się i do dzisiaj jest obecna na przykład w bojowych wozach piechoty. Cały zbiór, przynajmniej taką mamy nadzieję i wierzymy, że tak jest, chociaż prawdopodobnie część eksponatów tych najnowszych, która trafia do tej kolekcji, nie jest jeszcze udostępniana. Tak było od zawsze, że pewien segment zbiorów nie był dostępny. Jest dostępna dla normalnych zwiedzających i można się tam wybrać, obejrzeć to wszystko i oczywiście uczestniczyć w pokazach, które są tam organizowane. Z redakcją możecie skontaktować się pod adresem enigma@wp.tv. Pozostałe odcinki programu znajdziecie pod adresem enigma.wp.tv.